Widam z trasy do lasów Nowego Krakowa. Dzisiaj jest 1 września. Piękna pogoda. Przyszedł wyż. Zobaczymy, czy będzie jakaś powtórka z wczorajszego dnia, bo wczoraj były dosyć dobre grzyby. Jak na razie jest dosyć ciepło. 18 stopni. Godzina 11:46. No i jestem w tych błotach. Widać, że droga strasznie błotna, jak na słowińskie błota przystało. Idę szukać, tym razem nie jestem sam, z wujkiem Zbyszkiem, idziemy na łowy. Taki niezbyt ciekawy las, wujek Zbyszek nie jest zadowolony. To są lasy Nowego Krakowa, bagniste, bardzo brzydkie. No i pierwszy prawdziwek mi się trafił, ale jest na miękkiej nodze, także więc nic z tego prawdziwka niestety nie będzie, ale wujek Zbyszek przyszedł pobliże i znalazł swojego drugiego prawdziwka. No zapraszam. Także więc gratuluję. Pierwszy dzisiaj. Ja mam jednego, wujek ma drugiego. Się trafi. Wujek Zbyszek zadowolony. Facjatę możesz pokazać. Tuż obok znalazł kolejne prawdziwki. Tu widać, gdzieś musiał kapelusik malutki odpaść. No. Bo był trzeci. A tu jest ten kapeluszek. No tu kapelusz, widzisz. Taki był prawdziwek w stylu pana Romka. No, przyrośnięty. Razem z trzonem był, także nie szło go uratować, bo tak to bym jutro przyszedł i go zerwał. Wujka Zbyszka troszeczkę zostawiłem z boku. Postanowiłem zwiedzić trochę i trochę lasy, bo nie znam tych lasów kompletnie. To jest jakiś tutaj kolejny sobie świerk, a pod tym świerkiem same piękne okazy borowików szlachetnych. Jeden, drugi, a tutaj dalej sobie rośnie trzeci. Żółte spod spodem, czyli możemy je szacować na 5 dni. Chociaż w lesie może rosną szybciej grzyby, może 6. A tutaj pod tym świerkiem, jeszcze z tej strony, ukryty w trawie. Proszę bardzo, jak ładny. Z takim czarnym trawie kapeluszem. To najmłodszy z nich wszystkich i największy chyba. A może i z tego samego okresu. Taki wielki borowik. Zresztą gniazdo składa się z 4 borowików. Elegancko. Las Młodego Krakowa, Nowego Krakowa, a tutaj przez ślimaki trochę już skonsumowane, młodziutkie jedno-dwudniówki, prawdziwki. Na razie więcej nie widać. Za 30, tak? Trafiło się ślepej kurze ziarno, czyli borowik. Mego buta sfilmuj też. Buta? Tak, but jest szczęśliwy. Aha. But jest szczęśliwy, że go rozgniecie. No. Przepiękny. No, widzę same. Jeszcze białawy pod spodem. Same piękne zbierasz. No staram się, wujek, zbierać same piękne. A to masz pod zamówienie, bo ja to do suszenia. Ja nie wiem, co znajdę. Na razie jest początek zbioru, zobaczymy. Wujek Zbyszek znajduje piękne borowiki. Grubas. Na grubych nogach. Młody, a już taki gruby, kurde. Miał dobre podłoże. No. Można go tu pokazać, może wujek. No. Bo tylko widzieliśmy same skrobiny. Ten jest przepiękny. A tutaj drugi, młodziutki. Cały czas pod jakimś młodym bukiem, czyli trzeba iść na młode buki. No. Dobra wskazówka. Jeden buk, a tyle prawdziwków. A tutaj z tej strony jeszcze pokażę. Podniesiona ściółka. Tak podejrzanie podniesiona. A tutaj taki białasek. Jeszcze się nie opalił. O! Ma pecha. Nie zdążył zobaczyć światła słonecznego, a już został znaleziony. A tutaj taki pospolity, popularny podgrzybeczek.
kolejny tutaj. Jeszcze jeden. A z tej strony w trawie ukryty nie kto inny jak prawdziwek. I kolejna garść grzybów do koszyka. Las charakterystyczny dla Nowego Krakowa w sumie. A tutaj proszę zobaczyć, zielone dywany rosną sobie pod grzybki. A tutaj sobie usiądę i pooglądam, jak rosną borowiki. To jest prawdziwy efek jeden. Tu jest taki malutki, go nie będę brał z niego żadnego pożytku, bo tamten jest w sumie w stylu pana Romka. A ten jeszcze taki jest widoczny, ładny. Coś można pokazać. O! Jeden. Tutaj jest drugi. O! Na takiej sobie rosną skarpie w sierkowym lasu, w lesie. Ten wygląda tak. A tu jeszcze jest trzeci, ukryty. O! Ktoś powie, zakrywaj, zakrywaj, to pozagrywamy, jasne. Trzy prawdziwki sobie rosną w takim ciekawym miejscu, gdzie już ktoś nawet chyba kiedyś ciął jakieś prawdziwki, a te przeoczył. Piękne borowiki. Las świerkowy, dużo tu jest naciętych prawdziwków, ale od czasu do czasu ktoś przeoczył i mi też zostawił. O! Takiego proszę zobaczyć. Świerka tutaj pod nim. Taki bardzo ładny podgrzybek. Wyjątkowo ładnie rośnie. Aż miło popatrzeć. Trafiłem na miejsce prawdziwkowe, gdzie zbierają prawdopodobnie jacyś tubylcy. Bo tylko są takie małe i nacięte. O, takie małe prawdziwki tylko rosną. Jak już gdzieś rosną. A wszystko większe zostało już wybrane. Nie są one aż takie małe, ale za duże nie są. Bo to jest taki las. No bym powiedział, to jest bardzo charakterystyczny las. To jest las świerkowy sadzony w takich rzędach. Dosyć głębokie są rozorane te takie rydliny. Na tych wierzchach, na redlinach, na skrajach, na bokach rosną podgrzybki z prawdziwkami. Dosyć licznie występują, większe, mniejsze. To jest kwintesencja, bym powiedział, tego lasu, bo to jest taki typowy las na prawdziwki. Miejscówka, można powiedzieć, bo tu nie tylko ja zbierałem, ale i inni zbieracze. Taki podgrzybeczek, a tutaj na przykład pokażę, schowany gdzieś wśród krzaków jest borowik. O, ukryty głęboko. Taki ładny prawdziwek. Tu się przemieszczę po ukosie. I pokażę kolejne takie ładne okazy. Jednodniówek, które znalazłem. Bardzo ładne grzyby. Idąc tutaj taką jakąś drogą nowokrakowską, to jest gdzieś w środku lasu, także to nie jest tak łatwo do tej drogi, żeby ktoś dojechał. I proszę zobaczyć, jaki prawdziwek. Wieleje w słońcu. Cudowny jest.
No. Przemieszczając się wzdłuż drogi, o ile to w ogóle można nazwać drogą, to jakaś obrzyna po prawdziwku, pewnie nie dzisiejsza, bo sucha już jest, a tutaj kolejny. O, taki piękny. Idąc dalej, tu teraz pójdę w tą stronę. Proszę zobaczyć, jaki piękny las. Jeśli chodzi o ościółkę, mech i tu na zielonym dywanie wśród mchów bieleje biały grzyb, czyli borowik szlachetny. Przepiękny jest. O, taki ładny. To jest coś podobnego do borowika, ale to nie jest borowik. A tutaj ktoś przeoczył przez wiele tygodni chyba to miejsce, bo znalazł się taki starszy grzyb, który ma, już bym powiedział, około tygodnia chyba. Nadal to samo miejsce, świerkowy młodnik, a tutaj taki piękny prawdziweczek. Tutaj widać, ktoś kopnął starego prawdziwka. A tu na zielonym dywanie obok borowik w stylu pana Romka. Bardzo maleńki. Taki sobie wyrósł. Bardzo ładny prawdziwek. Pod takim świerkiem. Tak jakby ktoś go tutaj dosłownie posadził. Sobie rośnie. O, piękny jest. Zagrzebiem. A tutaj przy takim konarze, jakimś starym, obrośniętym, na długiej nodze wyrósł taki prawdziwek. Borowiczek kolejny, tutaj dwa się znalazły i tu jeszcze jeden. Bardzo ładny. W koszyku grzybów przebywa. Na razie trzeba z nimi trochę oporządzić. Kolejne dwa borowiki. Tu jeden, a to drugi, ten maleńki taki. A ten dużo większy, ale już jest ten niestety stary. Zostawiamy go. Trzeba się pocieszyć pod grzybkiem. Co rośnie po drugiej stronie, ale też jest spleśniały. Ale to nic. Nie jeden, to będzie drugi. A tutaj taka mała ekspozycja. W międzyczasie borowikowa. Borowiki. W Nowym Krakowie. Przepięknie. No i w końcu wujek Zbyszek się pojawił. Poszedł swoją drogą, ja swoją. No i jak widać, zawodostwo i doświadczenie górą. Cały czubaty kosz. Wielki kosz. I tu jeszcze kolejne podgrzybki. A ja przy tym niestety. 60 lat doświadczenia. 60 lat doświadczenia, widać jakie są efekty, a jakie są u mnie. Wujek poszedł tam, gdzie nikt nie chodzi, ja tutaj przyszedłem, gdzie ludzie chodzą. A tutaj jeszcze na koniec taka ciekawostka. Ja poszedłem tam, gdzie wicher chodzi spać. Gdzie wiatr śpi. Jako ciekawostkę pokażę, tu widać jakiś protektor. Nie wiem, pewnie jakiś harwester albo coś. A tutaj ukryty, dosłownie zmiażdżony przez
Nie wiem, jak on tu rósł. Ten prawdziwek rośnie sobie w pniaku. Niestety goryczak nie bierzemy. Ale na pocieszenie tutaj obok znalazłem dwa piękne prawdziwki. O! To jest to. Piękne są. Las dosyć trudny do przebycia, no ale wiadomo. Bardzo trudny. Im trudniejszy las, nie ma łatwo. Tym więcej może być w nim grzybów, bo grzybiarze mają tutaj kłopot. Proszę zobaczyć, jaki piękny w takim tutaj już na skraju lasu świerkowego rośnie borowik. Tajemniczy taki, przepiękny. Biały pod spodem. Tu jest takie miejsce, że gdzie nie spojrzę, jest grzyb. Na przykład pod grzybek. Pod grzybek, pod grzybek, pod grzybek, pod grzybek. Pod grzybek, pod grzybek, pod grzybek. I tak mogę cały czas iść. Pod grzybki, pod grzybki, pod grzybki. Idę sobie dalej. W zasadzie jak jednego zobaczę, już widzę następnego. Pod grzybek. Prawdziwek. Prawdziwek. Pod grzybek. 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 Tam też pod grzybek. Myślę, że tam, gdzie wujek Zbyszek jest, to tak musimy cały czas iść i cały czas wyliczać te grzyby. Wróciłem do tych prawdziwków, bo przecież to jest najważniejsze. Borowiczek. Tu jeszcze ślimak siedzi. Tam drugi. Trochę go pokaleczył. Pójdę jeszcze tego wezmę. Bo się wujek Zbyszek jest bliżej. O. Fantastyczne. Zbieramy do toreb, bo kosze są ciężkie, ale w drodze po kosze napotkałem jeszcze jednego borowika. Pięknego takiego. Trochę go tam ślimaki. Jeszcze nawet są. Ale jest bez robaków. Jest ładny. Z koszami po drodze do wujka Zbyszka musiałem się znowu zatrzymać na chwilę, bo na mojej drodze pojawił się kolejny na zielonych dywanach prawdziwek. Piękny jest. Najważniejsze, że rósł na zielonym dywanie. Ładnie się komponował z tłem. A tło to jest 50%. Borowik brunatny. Co ja gadam, borowik? Podgrzybek. Taki ładny. Dobry jest. Kosz już jest pełny. Ciężko dźwigać kosze. Tutaj borowiczek. Skoczyłem na chwilę od wujka Zbyszka zobaczyć, co się dzieje w lesie mieszanym. I tutaj pod jakimiś brzozami i bukami, a szczególnie pod tym młodym buczkiem. Taki piękny, imponujący, wielki borowik. To jest piękny borowik.
Jakich mało dzisiaj było. Może jeszcze gdzieś tu jakiś rośnie. A tutaj piękne wyjaśnienie, dlaczego są grzyby. Muchomor czerwony, pstry, przepiękny. To jest las. Jak już wspominałem, Nowego Krakowa. Jestem tutaj, no w tej części lasu jestem jak zwykle pierwszy raz. Wczoraj byłem w innej części, dzisiaj jestem trochę w innej części, no bo nie chciałem z wujkiem Zbyszkiem chodzić po wczorajszych śladach. Te miejsca oczywiście są dużo lepsze od wczorajszych. Może nie ma tyle grzybów takich, których nikt nie znalazł, bo tutaj są jednak grzyby dużo mniejsze, grzyby, które ktoś gdzieś ominął, na przykład taki kozaczek, który nikt nie chodzi w paprocie, ale to jest kozak babka, bardzo marnej jakości, jak widać, gdzieś tu jakieś brzozowe lasy się idzie teraz, wokół świerki jedna brzoza, a na ściółce bardzo ładny prawdziwek się kłania. To jest prawdziwek z lasów Nowego Krakowa. A teraz pokażę chyba jeden z najpiękniejszych dzisiaj spotkanych grzybów. Nie jest piękny w tym słońcu. Borowik szlachetny. On tutaj rośnie w takim lesie świerkowym. W sumie te lasy świerkowe tutaj dominują, jeśli chodzi o grzyby. W nich jest najwięcej grzybów. Lasy Nowego Krakowa. Wujek Zbyszek tam zbiera, a ja tutaj nieopodal się skradłem, bo zauważyłem, że chyba rośnie prawdziwek. Taki podejrzany. Malutki. Tak, to jest borowiczek. Chyba go dam wujkowi Zbyszkowi, bo to jest jego rejon. Wujek, coś mi się wydaje, że już czas się zbierać. Mamy przeładowane kosze. Czas na drugie śniadanie. Ja tutaj do tej papierowej torby z Biedronki zbieram, ale tutaj nie ma co się wygłupiać. Tu jest mocniejsza torba, ale też już jest pełna praktycznie. Gdzieś prawie w 3/4. Jak wujek ocenia te lasy? No, ciężkie jak dla człowieka, który zbliża się do 40. No ale jakoś sobie poradziłem. No pozostaje nam jeszcze powrót do samochodu, a to nie będzie blisko. Właśnie. Chyba, że jakaś ryksza będzie po drodze jechać. No by się przydało. Najlepiej w te lasy to kiedyś jak jeździli końmi. Tutaj taka droga jest z kolejnami. Jak były te wozy z takimi wysokimi kołami, no to w sam raz by były te błota słowińskie. Także mamy tutaj jakby nie pełne kosze, naprawdę czubate. Rozmaitych grzybów, borowiki, podgrzybki, kilka kozaków. Żeby nie robaczki, to by było dwa razy tyle prawie grzybów. No jest czego wybrać. No. I dla robaków jest i dla nas, także więc jedziemy. Jeszcze parę robaków ususzę na pewno. To będą proteiny dobre. Do tego, na zimę do bigosu. Gdzieś powrót będzie w tamtą stronę. Tak. Idziemy. Przed nami jakieś, myślę, 15-20 minut drogi. Szybkim marszem. A dlatego na aparaturze masz, gdzie samochód jest? Nie mam. Mi się zdaje, że żeśmy stamtąd przyszli. Tam z drogi żeśmy weszli, także będzie blisko gdzieś tam. Las świerkowy, a na jego skraju zamaskowany żołnierz. Amerykański uciekinier z Afganistanu. Borowik.
No, jest wielki okaz. Tylko, że... Ciekawe, czy się schował przed robakami też. Chyba nic z niego nie będzie. Jak na razie. Imponujący był, wielki. No nie, jest zły. Jedna dziurka tylko jest. No to na suszenie akurat. W drodze powrotnej jest tyle grzybów, że aż ich nie filmuję. Bo bym tylko musiał filmować. Skupiłem się tylko tutaj teraz, chwilę odpoczynku mamy. Bo widzę, że stoi ładny borowik schowany. Tutaj gdzieś wystaje sobie, o. Przepiękny jest. Ciągle ten las sosnowy. Idąc ślad za wujkiem Zbyszkiem, znalazłem mijaka. Ominął takiego pięknego prawdziwka. No. Może już nie chciał do tej torby ładować, bo ma tak pełno. Taki jakiś błotny, nowokrakowski dukt. A tutaj borowik do otarcia. Może nie tyle łez, co przysparzenia sił, żeby było trochę energii na to, żeby iść tą drogą do samochodu kawał. Wujek, mam borowika dla wujka. Proszę bardzo. Będzie mi lżej. Wujek już też ma ciężką siatę. Ledwo idzie. Ale tam po drugiej stronie jest rekordzista dzisiejszy. Borowik nad borowikami. Nie mamy miarki, żeby go zmierzyć. Nie mamy wagi, żeby go zważyć. Ale to jest... Tutaj nikt nie chodzi, no bo kto tu po tych błotach będzie chodził. Ale borowik naprawdę jest chyba jeden z największych prawdziwków, jakiego w życiu widziałem. Przy takim wielkim świerku. Wujek, co z nim robimy? Nie mam noża. Dobra, ja go wyrwę i go wujkowi dam. Jeden z największych prawdziwków, ale ślimak pod nim. Gdzie? Twardy jak dzwon. Niosę wujkowi do laboratorium tego olbrzymiego, jakże okazałego prawdziwka. Żebym tylko się w błocie nie utopił. A wujek już się nim zaopiekuje. To na szyję sobie powiesz. Puściutki wszędzie. Prastare świerki, a pod nimi borowiki. O, pod grzybek. W towarzystwie borowika. Pod prawdziwek i prawdziwek. Tu był jeszcze jeden, ale wujek Zbyszek go sprzątał. A tuż obok jeszcze jeden. Taki chyba w stylu pana Romka. Tak. Tam jeszcze był jeden. Głęboko pod ziemią. Ale to już są borowiki w stylu pana Romka, oczywiście. Udało się wyjść z lasu. Z tego nowokrakowskiego lasu. Byliśmy tylko dzisiaj na prawej stronie. Na lewej w ogóle. Ale w grzybów jest naprawdę imponująca ilość. Raz, dwa, trzy. Tu już musiałem wysypać te grzyby, żeby kluczyki spod dna koszyka wyjąć. I tam jeszcze w samochodzie cała torba grzybów. Proszę bardzo. Jak wujek, te grzybobranie się udało? No super, najcięższe w moim życiu od strony fizycznej. Ale warto było. No wiesz, sądząc po pronach, warto było, tylko kurde, jeszcze raz jak miałbym dzisiaj iść, to nie wiem, jaka kwota by mnie skusiła, chyba żadna. Dziękuję, ale grzyby są, wracamy do domu. Lędźwie wysiadły. Ciężko było naprawdę każdy metr przejść ostatniej trasy tej powrotu, to było coś okropnego. Czas powrotu.